przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To zdarzenie opowiedział mi mój proboszcz na pierwszej parafii, w której byłem, ksiądz Jan. I opowiadał, że kiedyś na jednej z parafii stołował się w niedzielę u kościelnego. I po sumie poszli z kościelnym do niego do domu, a kościelna akurat z kościelną mieli takie ciche dni. No i kościelna podaje ten obiad, zaczynają jeść, a kościelny mówi: Lodzia, niesmaczna dzisiaj ta zupa. A co ci nie smakuje? Nie dopieprzyłam czy nie dosoliłam? A ten: nie, wszystko normalnie, tylko ugotowałaś tę zupę bez miłości. Drodzy bracia i siostry, my też czasami wszystko robimy tak, jak trzeba, według recepty. Nasze życie wygląda całkiem, ale brakuje w tym miłości. Czasami wszystko jest ok, ale zrobione jest bez miłości. Wszystko niech będzie posolone miłością. Może być wszystko bardzo super, bardzo dobre, ale jeżeli nie ma w tym soli, która nadaje smak, nasze życie jest niesmaczne, nie jest pyszne, dobre. Dlatego bardzo trzeba się starać, oprócz tego, że wypełniamy dobrze nasze obowiązki, nasze zwyczajne zajęcia, żebyśmy je wypełniali z miłością. I widzicie, miłość nie polega na wielkich och i ach, na zachwytach, bo sól znajdziemy w łzach, znajdziemy ją w pocie. Miłość to są te łzy czasami wylane, te trudności wewnętrzne. Miłość to jest ten pot wylany, ten trud ofiarowany drugiemu człowiekowi. Te uczucia, które czasami są bardzo trudne. Miłość. Patrzymy na Maryję, bo w nią się zapatrujemy teraz w tych dniach. Popatrzcie, jak Maryja realizuje swoje powołanie. Przyjmuje to, co Bóg od niej chce. Przyjmuje Bożą wolę. I stara się ją wypełnić najlepiej, jak tylko potrafi. I co jest ciekawe, realizuje ją w sposób prosty. Kiedy dowiaduje się, że ma być Matką Syna Bożego, to nie biegnie do świątyni, aby podziękować, aby śpiewać hymny pochwalne, ale biegnie do swojej kuzynki Elżbiety, żeby jej pomóc, bo ta potrzebuje pomocy. I w tym zwyczajnym spotkaniu, można powiedzieć, dwóch krewnych odbywa się dialog uwielbienia Boga. A skądże mi to, że Matka Syna mojego, Pana mojego przychodzi do mnie? A Maryja mówi: wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, Zbawicielu moim. W tym spotkaniu, które jest, ma być początkiem służby Maryi dla Elżbiety, rodzi się uwielbienie. Elżbieta wielbi Boga, bo Maryja przyszła jej usłużyć, a Maryja wielbi Boga, bo właśnie przez Niego chce usłużyć swojej kuzynce. Potem widzimy Maryję, żonę, matkę, która w domu Józefa i Jezusa troszczy się o zwykłe zajęcia. I ona, widzimy ją przy zwykłych zajęciach domowych. Ona nie idzie nauczać sąsiadek, nie poucza Józefa, ale wypełnia przede wszystkim swoje obowiązki. Pierwsze, wypełnić to, co do ciebie należy. Tak jak to wam powiedziałem. To jest pierwsze. Wiecie, u wielu z nas pojawia się taka duchowa zachłanność.
kiedy tak rozmawiam z wami przez telefon, to wielu z was mówi: ja czuję taki niedosyt, że niedobrze wypełniam te nowenny. Czasami już któryś raz, ale czuję taki niedosyt. I we mnie też jest coś takiego, że mógłbym może lepiej. Ale jest w tym coś takiego, taki głód, żeby wszystko przeczytać, żeby wszystko było super, jak najlepiej, wszystko to pojąć jeszcze i wszystko rozmyślić, wszystkim się zachwycić. A to widzicie, nie tak. Trzeba zrobić jedno, a dobrze. Wśród tych myśli, które czytam, jest tyle bogactwa. Ale nie obejmiemy tego wszystkiego. Zachwycić się jedną stokrotką, jednym kwiatkiem, który jest na łące. Nie zobaczysz, nie powąchasz wszystkich kwiatów, nie nasycisz swojej duszy patrzeniem na piękność świata, ale możesz zachwycić się jednym małym kwiatkiem. Tak samo jedną myślą, która przychodzi do ciebie rano w tych modlitwach, czy podczas tej konferencji teraz, o którą mówię, czy podczas tego rachunku sumienia wieczorem, oddania się, tą jedną myślą żyj. I to wystarczy. Nie musisz zrobić wszystkiego, nie musisz wszystkiego pojąć. I też czasami jest taka: tutaj będę słuchał, tu będę słuchał, tamto będę słuchał, a obiad spóźniony, nieugotowany. Nie, najpierw róbmy to, co mamy robić i tam zapraszajmy Maryję. Nawet jeżeli nie będziemy mieli czasu, żeby wszystko odmówić, wszystkie modlitwy, ale będziemy pracować z Marią, żeby będziemy sprzątać, dlatego że właśnie sprzątam mój dom, dlatego że zapraszam do mojego serca, do mojego domu, do mojego życia Jezusa i Marię. Pracuję dobrze od początku do końca. Zaczynam z Bogiem i kończę z Bogiem to, co robię. Wiecie, święty José María Escrivá zauważył, że są modlitwy na rozpoczęcie jakichś różnych dzieł, ale nie ma modlitwy w modlitewniku na zakończenie dzieł. Wielu z nas zaczyna, ale nie kończy. Czasami właśnie Bóg chce, żebyśmy wytrwali. Wytrwać do końca. Tak jak umiesz, wytrwaj do końca. I samo to trwanie już jest piękną modlitwą. Czyńmy rzeczy małe, ale z wielką miłością. Tak to czyniła Maryja. Czyniła to cały czas dla Jezusa. Bo dla tego, którego kocha. Miłość przynagla nas do tego, żebyśmy to, co robimy, robili dobrze. Wszystko niech będzie posolone uśmiechem, ciepłym słowem. Przyjdzie Twój Jezus z pracy, przyjdzie zdenerwowany, przyjdzie zmęczony, a Ty po prostu daj Mu święty spokój na razie. Póki On ochłonie, póki Go nakarmisz, niech ma święty spokój. Zanim Mu to wszystko opowiesz, co się w ciągu dnia wydarzyło z Waszymi dziećmi, przytul Go do swojego serca. Niech sobie odpocznie. Niech poczuje się w domu bezpiecznie. To jest już czyn miłości. Po prostu za dużo też nie mówić. Wszystko ma swój czas. Święty José María Escrivá, już wspomniany, taki piewca świętości codziennego życia. On kiedyś powiedział takie słowa, nie przytoczę ich dosłownie, ale sens był taki: więcej pożytku jest z trzech słów upomnienia z miłością, z łagodnością, niżeli z trzech godzin kłótni. Lepiej powiedzieć trzy słowa w spokoju i miłości, niżeli trzy godziny się kłócić. Ale ja sobie tak potem pomyślałem, żeby powiedzieć te trzy słowa z miłością, to trzeba czasami trzy godziny się modlić o to, żebym miał cierpliwość i miłość powiedzieć te trzy słowa bez gniewu, bez złości, ale łagodnie i prosto. Żeby ten człowiek zrozumiał, że nie walczę z nim, ale chcę podzielić się z nim moim bólem, czasami moim cierpieniem. Wiecie, i to te relacje między nami,
między nami w małżeństwie, między chrześcijanami, przyjaciółmi. One więcej znaczą, te nasze gesty, słowa, niż nasza wiedza teologiczna, którą mamy. Wiecie, więcej nauczysz dziecka o Bogu, o wierze, jeżeli będziesz praktykował miłość, niż mówił o niej. Tak samo i z przebaczeniem. Gdzie dzieci się nauczą? Wiecie, my nie mamy problemu z teorią. My mamy problem z praktyką. Naszym problemem jest to, że nikt nam nie pokazał, jak okazywać miłość. I tego się będziemy uczyć od Maryi. I tego przez to zawierzenie chcemy się uczyć. Naucz nas, Maryjo, praktycznie kochać. Maryjo, naucz mnie umiłować moje miejsce, w którym jestem. Ludzi, którzy obok mnie żyją. Naucz mnie służyć nawet tym, którzy są grzeszni. Naucz mnie wypełniać moje zadania dzisiejszego dnia z wielką miłością, z pamięcią o Tobie, że wszystko, każdy mały gest, każdy uśmiech, każde słowo, każdy czyn ma swoją wielką, wielką wartość. I na to zachwycenie się rzeczami małymi chcę Was pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.